Mamy tutaj na rysunku zaznaczony pewien obszar na płaszczyźnie pomiędzy wykresami funkcji y równe 6, czyli to jest ta pozioma linia. Tutaj y równe 4 logarytm naturalny 3 minus x, to jest mniej więcej ta linia. No i ten obszar jest jeszcze ograniczony tymi dwoma pionowymi odcinkami, czyli to jest to. No i teraz, jeżeli oglądacie ten film, to pewnie wiecie już co nieco, jak obliczyć pole takiego obszaru, to będzie jakieś przy pomocy całki, a jeżeli nie wiecie, to zachęcam do obejrzenia najpierw naszych filmów o całce oznaczonej, gdyż to będzie potrzebne do zrozumienia tego filmu. A w tym filmie zobaczymy, w jaki sposób możemy, używając całki oznaczonej, obliczyć no nie tylko powierzchnię, ale również objętość bryły, której podstawą będzie właśnie ten obszar, a przekroje pionowe będą kwadratami. To może ja teraz narysuję tutaj na tym rysunku, co mam na myśli, czyli tak w takiej perspektywie, czyli tak, tu mamy tę linię y równe 6, tę poziomą linię tutaj, potem mamy tutaj ten odcinek x równe 2, to jest on jakoś idzie tak, i mamy wykres tej funkcji, powiedzmy, czyli to jest ten nasz obszar widziany, tak? I teraz tworzymy pewną bryłę, której przekroje są kwadratami, czyli tutaj, tak? Jej do góry idziemy tyle, ile jest tutaj pomiędzy tymi dwoma wykresami. Czyli to jest kwadrat, prawda? Tu jest kwadrat, no i tak dalej. I na końcu ona jest ograniczona takim dużym kwadratem tutaj. Tak, a z tej strony jest ograniczona takim kwadratem, którego bokiem jest ta tutaj, ten odcinek, prawda? Czyli to jest jakoś tam, powiedzmy, tak. No i tak dalej, i to tu jakoś tam idzie. O, tak, no może to nie jest zbyt proste, ale powiedzmy, że to są kwadraty. Tak, to jest ta tylna ściana tej figury, tej bryły, to jest przednia i każdy z tych przekrojów jest kwadratem. Może jeszcze narysuję jeden przekrój tutaj. No i to są wszystko kwadraty. Troszkę to jest krzywo. Dobrze, i teraz chcemy obliczyć objętość tego obszaru. I teraz zgodnie z tym, co wielokrotnie już robiliśmy, ideą, naczelną ideą rachunku właśnie całkowego jest podzielenie tej bryły na takie mniejsze, mianowicie tutaj wzdłuż tego odcinka wybierzmy sobie taki kawałek, nazwijmy go delta x, tak? Czyli to będzie tutaj coś takiego i popatrzmy na taką bryłę tutaj, która powstaje, prawda? Czyli taki kawałek, czyli tniemy tę naszą figurę takimi no na takie kawałeczki, na takie małe prostopadłościany. Tak? Teraz to jest prostopadłościan o wysokości delta x tutaj, prawda? Delta x. To objętość takiego małego prostopadłościanu to ile? Delta v może ją nazwę. Delta v, no to jest tak, wysokość, czyli delta x, no razy, on w podstawie ma kwadrat, no a pole tego, to jest bok tego kwadratu, tak? Czyli powierzchnia kwadratu to jest, prawda, bok do kwadratu, czyli to jest, a długość tego boku jest różnicą między tymi wartościami funkcji, czyli 6 minus 4 logarytm naturalny 3 minus x i to wszystko razem do kwadratu. To jest powierzchnia takiego małego, przepraszam, nie powierzchnia, tylko objętość takiego małego prostopadłościanu. No i teraz całą objętość możemy przybliżyć przez taką sumę, tak? Czyli napiszmy v przybliżeniu będzie taką sumą, czyli tutaj, jak chcemy na tym, czyli tutaj dzielimy ten nasz odcinek na takie kawałeczki delta x, prawda? I to są podstawy tych prostopadłościanów, czyli powiedzmy, jeżeli podzielimy na n, tak jak to już wielokrotnie robiliśmy, to mamy delta x i to, jeżeli to nazwiemy sobie tutaj xi, to mamy 6 minus 4 logarytm naturalny 3 minus x i do kwadratu. No i teraz rozpoznajemy tutaj pewną sumę całkową dla pewnej funkcji. No, czyli to jest co? To jest takie wyrażenie, które już widzieliśmy wielokrotnie. Delta x
g od x i, a to jest to g, prawda? To jest to nasze g od x. To jest g od x. Czyli to jest właśnie taka suma całkowa, no i teraz wiemy, że w sensie takim intuicyjnym nie precyzowaliśmy dokładnie, jaki jest sens tej granicy, że przy n dążącym do nieskończoności, czyli robimy tutaj coraz drobniejsze, coraz drobniejsze te delta x, więc jakby błąd, który popełniamy między sumą tych, między prawdziwą objętością tego, prawda, bo tutaj za każdym razem popełniamy taki malutki błąd, że to tak naprawdę to nie jest prostopadłością, bo to jest takie krzywe, prawda, czyli tutaj prawdziwa figura jest taka, a my ją przybliżamy przez coś takiego, no tak jak to w całkowaniu robimy. Ale jeżeli robimy to coraz drobniejsze, te delta x bierzemy, czyli coraz więcej podziałów przy delta x dążącym do zera, to wszystko dąży do całki, no od całki od zera do dwóch, g od x dx. No i to g to jest właśnie to, czyli i to będzie ta objętość, czyli objętość tej bryły v to będzie całka od zera do dwóch. No z czego? Z 6 minus 4 logarytm naturalny, 3 minus x do kwadratu dx. No to jeszcze tu kawałek możemy postąpić. Prawda? Mamy całkę od 0 do 2. Co? Rozwinę to. Tutaj mam 6, 3 i 36. Minus 4 razy 6 to jest 24, razy 2 to jest 48 logarytm naturalny, 3 minus x. I plus 16 logarytm naturalny kwadrat 3 minus x dx. I to jest całka, którą mamy wykonać, ponieważ to całkowanie nie jest zasadniczo tematem tego filmu, więc ja może tylko pokażę, jak tę całkę możemy policzyć, no i jeszcze napiszę wynik. Czyli tak, tutaj jest ten rachunek, zobaczmy, no tutaj rozdzielam to, to jest łatwe, bo to całkuje funkcję stałą, więc mam 36 razy długość przedziału, to jest 72, to jest właśnie to. Tutaj zamieniam zmienne w każdej z tych całek, mianowicie 3 minus x podstawiam za t. Wtedy dostaję przedział 0,2, mi się zamienia na przedział 1,3, czyli mam tutaj logarytm naturalny t i tu mam logarytm naturalny kwadrat t. No i muszę wykonać całki z logarytmu t i z logarytmu kwadrat, więc jeżeli to całkujemy to przez części, może tutaj pokażę, więc zachęcam, żeby zrobić to samemu, ja tutaj na chwilę pokażę to, potem każdy może zatrzymać i obejrzeć, czyli tutaj całkuję przez części logarytm i logarytm kwadrat też całkuję przez części w ten sposób, że prawda, po jednokrotnym całkowaniu przez części dostaję całkę z logarytmu, tu sobie już ją obliczyłem. Więc to mnie prowadzi do obliczenia tych dwóch funkcji pierwotnych, które następnie podstawiam tutaj, prawda, no i upraszczam i mam takie wyrażenie i teraz może jeszcze policzę. Czyli mamy tak, tutaj jest 5 razy, prawda, 5 razy 2 będzie, czyli 10, czyli będzie 72 plus 10 razy 6, 160, tak? To jest 70, to jest 200, 72 plus 160 to jest 232, tak? I zostajemy plus 16 razy, co? 3 logarytmy naturalny kwadrat 3, minus 5 razy 3, 5 logarytm naturalny 3 i to by było wszystko, dlatego że w jedynce logarytm jest 0, czyli to jest wszystko, tak? Czyli teraz jeszcze potrzebujemy, czyli tak, to jest 232, tu jeszcze 3 mogę wyłączyć, plus 3 razy 16 to jest 48, logarytm 3 mogę nawet jeszcze wyłączyć, tu mam logarytm 3 minus 5. Dobrze, teraz potrzebuję logarytm 3, więc sobie go obliczę na kalkulatorze teraz to wyrażenie. Czyli tak, liczymy 3 logarytm, mnożymy to przez jeszcze raz 3 logarytm minus 5, zamykamy nawias, równa się, tak, mnożymy przez 48, tak, i dodajemy 232. Czyli wychodzi nam około 26, 27, 26,
27. No i oczywiście to jest objętość, wobec tego jednostki no są takie, jakie używaliśmy do, tutaj używamy w całym tym zadaniu. Jeżeli chodzi nam o jednostki, no to musimy mieć tutaj, jeżeli to mierzymy powiedzmy w centymetrach, no to mamy objętość w centymetrach sześciennych, jeżeli to jest w metrach, to w metrach sześciennych i tak dalej. Czyli objętość tej bryły wynosi około 26,27 jednostki do trzeciej.